Cześć kochane dziewczyny, witam Was dzisiaj bardzo, bardzo cieplutko i strasznie się cieszę, że jesteście ze mną, tak jak zawsze zwykle. Ale tym razem szczególnie, ponieważ mam też dla Was parę bardzo fajnych rzeczy i niespodziankę, która zaraz przestanie być też tajemnicą. A przeglądać będziemy się trzem kosmetykom naszej polskiej marki Sennel. Sennel ma naprawdę świetne kosmetyki, które działają genialnie i mają przecudowne, przepiękne składy, których elementy są też pozyskiwane w bardzo ciekawy sposób. Ale jeśli mi nie wierzycie i chcecie sprawdzić to same, to oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w rozdaniu, bo trzy z Was będą mogły wybrać sobie dowolny kosmetyk ze strony Sennel. To już się robi takim zwyczajem, taką tradycją na tym kanale, więc oczywiście, tak jak zwykle, zapraszam Was na koniec i do opisu po więcej szczegółów, a tymczasem przejdziemy do kosmetyków. Ja nie chciałam tutaj opowiadać Wam tylko i wyłącznie o produktach, dlatego postanowiłam, że do całego filmu, znaczy w ten cały film, wplotę jeszcze moje kosmetyczne triki, które stosuję używając właśnie tego serum, kremu i maski, bo o nich będziemy mówić. I to są triki, które pozwalają mi na przykład na wzmocnienie działania danych kosmetyków albo na to, żeby jakoś bardziej efektywnie je stosować. I może zaczniemy od pierwszego triku i mojego pierwszego kosmetyku, który jest naprawdę genialny. Jest trochę takim moim ulubieńcem, jeśli chodzi o tą markę, chociaż tak naprawdę wybór jest dość trudny. Ale dziewczyny, która z nas nie lubi dobrego olejowego serum z witaminą C? Ale w tym wypadku nie mamy do czynienia z taką zwykłą witaminą C, ponieważ to jest witamina C tetra E. Jedna z najbardziej stabilnych, najnowszych i też najdroższych pochodnych witaminy C. I to ciekawe, kosmetyki, które zawierają ją już w 3% stężeniu w Japonii są uznawane za lek ze względu na jej bardzo mocne właściwości rozjaśniające przebarwienia. I jest to też taka forma bardziej stabilna, która nie ulega uchylaniu i nie traci swoich właściwości. I na początku zdradzę Wam mój trik, który dość często stosuję i który pozwala na to, żeby każde serum, które wybierzecie, zadziałało trochę mocniej w momencie, kiedy jednocześnie wybierzecie się relaksować i Wasza skóra będzie maksymalnie korzystać z kosmetyku, który wybierzecie. Pewnie wiecie, że jestem wielką fanką masek algowych. Maski algowe stosuję od lat w najróżniejszych wersjach. To są maski najróżniejszych firm i naprawdę mam z nimi ogromne doświadczenie. Ale to serum, i to jest rewitalizujące serum przeciwzmarszczkowe Sennel, bardzo, bardzo lubię stosować właśnie pod maski algowe, które sprawiają, że nasza skóra w jeszcze większym stopniu naprawdę skorzysta z tego kosmetyku i to serum jest fenomenalne. Dlatego lubię je właśnie używać również w takiej wersji pod maski algowe. Ja nie używam wtedy kosmetyków, których nie lubię. Po prostu im lepsze serum, tym częściej zdarza mi się wykorzystywać je na więcej takich może niekonwencjonalnych sposobów i tak właśnie jest w przypadku tego produktu, który jest fenomenalny. Na szczęście wystarczą dosłownie może, nie wiem, 3-4 kropelki i to jest też produkt niesamowicie wydajny, więc nie muszę się akurat obawiać o to, że dodając go też na przykład w niewielkiej ilości do masek z glinkami, które też bardzo lubię z nim łączyć, albo wykonując masaż twarzy z użyciem tego serum, jakoś szybko je zużyję, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wydajne. I mogę Wam powiedzieć, dziewczyny, że efekty po stosowaniu tego kosmetyku zauważyłam bardzo szybko, bo praktycznie już po tygodniu cera wygląda po prostu na taką bardziej rozświetloną. Koloryt jest bardzo ładnie wyrównany. Cera wygląda po prostu na promienną, trochę taką odmłodzoną, szczególnie jeśli mamy problem z przebarwieniami, jakąś taką szarością cery po zimie, to takie serum z witaminą C sprawdzi się naprawdę świetnie i to, za co lubię akurat ten produkt, to również konsystencja, która zupełnie nie jest lepka. Tutaj mamy 4% witaminy C, ale to serum jest bardzo lekkie. To jest owszem olejowe serum i jesteśmy w stanie to wyczuć, ale nie mamy tutaj w ogóle jakiejś takiej nieprzyjemnej, lepiącej się, zostającej z nami na całą noc warstwy. I to też jest z tego względu produkt, który lubię stosować nie tylko na noc, chociaż jest to tak naprawdę moja ulubiona pora, ale również na dzień, bo wydaje mi się, że tutaj też te jego antyoksydacyjne możliwości będą w takiej formie wykorzystane. I powiem Wam, że pomimo tego, że jest to serum olejowe, to podkłady bardzo ładnie z nim funkcjonują. Ono nie jest takie, wiecie, zbyt tłuste, ani zbyt ciężkie. I tak naprawdę większość kosmetyków kolorowych całkiem dobrze z nim współgra, ale ja faktycznie często nakładam na
na to serum jeszcze krem. I dziewczyny, jeśli ja użyję tego serum na noc, najlepiej w połączeniu w ogóle z kremem, który Wam zaraz jeszcze pokażę, to różnica w wyglądzie skóry rano jest naprawdę zauważalna i to nie jest tylko efekt, który widzimy po paru dniach czy po tygodniu, ale już po jednej aplikacji i poziom nawilżenia jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja mam suchą skórę, to jest dla mnie taki wyznacznik tego, czy dany produkt jest naprawdę dobry, czy nie. Natomiast właśnie to serum w połączeniu z kremem działają na moją suchą skórę cuda. Jestem niesamowicie zadowolona. Akurat z kremem mam o wiele, wiele dłuższe doświadczenia, bo pierwszy raz testowałam go już chyba 1,5 roku temu. Natomiast serum jest dla mnie troszkę większą nowością, ale ten duet, jeśli chodzi o no nie tylko jakieś tam rozświetlenie, przeciwzmarszczkowe działanie i tak dalej, ale przede wszystkim jeśli chodzi o nawilżenie i wygładzenie, działa naprawdę spektakularnie. I myślę, że za takie fajne, intensywne działanie nawilżające odpowiada obecność składnika, który Sanel nazwało Oleoactive. Tam są dwa rodzaje obecne zarówno w serum, jak i w kremie. I to jest kompleks lipidowy pozyskiwany z dębu korkowego i palmy kokosowej oraz drugi z żożoby i kwiatów granatu. One są obecne w obu tych kosmetykach. Co ciekawe, Sanel pozyskuje te składniki roślinne w bardzo interesujący sposób, ponieważ one są poddawane falom ultradźwiękowym, żeby uzyskać z nich i wyciągnąć z nich to wszystko, co najlepsze. I to jest, myślę, że taki bardzo ciekawy sposób, który faktycznie jakoś najwidoczniej przekłada się na skuteczność kosmetyków, bo są naprawdę super. Moim drugim hitem Sanel, który strasznie chciałam Wam pokazać i bardzo zarekomendować, jest krem wygładzający. I dwa triki, które najczęściej stosuję, jeśli chodzi o ten produkt, to łączenie go z bardzo kryjącymi, gęstymi podkładami, bo wtedy uzyskuję, dziewczyny, najcudowniejszy, lekki krem BB, jaki tylko mogę sobie wyobrazić, ponieważ konsystencja tego kremu jest fantastyczna. A drugim trikiem jest łączenie go na przykład z hydrolatem w jakimś malutkim pojemniczku i zabieranie ze sobą w podróż, jeśli na przykład czeka mnie jakaś troszkę, nie wiem, czeka mnie dalszy przejazd, nie wiem, pociągiem czy samochodem. Generalnie wszelkiego rodzaju klimatyzacja zawsze działa na moją skórę zabójczo, dlatego zawsze staram się zabierać ze sobą jakieś mgiełki. Oprócz tego, że mam moich gotowych ulubieńców, to czasem lubię wykorzystywać też inne kosmetyki w tym celu i ten krem połączony ze zwykłym hydrolatem działa naprawdę cuda, jest fenomenalnym nawilżaczem w sprayu. Ale powiem Wam, dziewczyny, że jeśli chodzi o polskie kosmetyki nawilżające, to ten krem z pewnością jest w mojej pierwszej trójce i myślę, że nawet w pierwszej piątce takich nawilżaczy, podstawowych nawilżaczy w ogóle, ponieważ jest naprawdę świetny. Jeśli myślę sobie o takiej idealnej konsystencji właśnie takiego podstawowego kremu nawilżającego, to ten jest bliski perfekcji tak naprawdę. Jest po prostu tak niesamowicie przyjemnie nawilżający, wygładzający i kojący, chociaż to ukojenie nie jest jakby tutaj jego główną funkcją, ale jest naprawdę wyczuwalne, że po prostu nie mógł nie zostać moim hitem i tak też się stało. Konsystencja jest przy tym tak naprawdę bardzo lekka. Krem nie zapycha, serum też nie zapycha. Jeśli chodzi o serum, to jakby tutaj byłam trochę bardziej niepewna, bo zwykle tego typu produkty u mnie stwarzają jakieś tam delikatne problemy, natomiast tutaj nic się nie działo. Jeśli chodzi o ten krem, też absolutnie nic się nie dzieje, co jest super. Tak jak mówiłam, bardzo ładnie łączy się z podkładami, nawet jeśli nie mieszam, ale wszystkie kosmetyki kolorowe trzymają się na tym kremie fenomenalnie. A jeśli nakładam go na noc, to rano budzę się dalej czując na skórze jego działanie, co nie jest wcale taką częstą rzeczą, jeśli chodzi o mnie i produkty, kremy o takich bardziej naturalnych, ładnych składach. Zwykle byłam w stanie osiągnąć taki efekt z pomocą czegoś trochę cięższego, natomiast ten krem ma naprawdę bardzo przyjemną, lekką konsystencję.
i jest cudownie nawilżający. To wygładzenie, które czujemy, to jest faktycznie takie wygładzenie wynikające właśnie z utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia, więc całkiem szybko zapominamy o jakichś suchych skórkach, suchych miejscach, czy też jakichś takich małych zmarszczkach, które wynikają właśnie z tego wysuszenia, czy też odwodnienia skóry, i to jest taka całkiem duża zaleta, jeśli chodzi o ten produkt. I moim zdaniem to jest naprawdę idealny, podstawowy nawilżacz, więc jeśli jeszcze go nie próbowałyście, to dziewczyny, gwarantuję, że będziecie naprawdę, naprawdę zadowolone i zachwycone, ponieważ jest świetny. Trzecim kosmetykiem jest maska. Dokładnie liftingująca maska do twarzy, która też rozświetla i mocno nawilża znowu dziewczyny. Ostatnio użyłam tej maski na mojej przyjaciółce, kiedy kręciłyśmy film ASMR razem, i była naprawdę zachwycona. Powiedziała, że ta maska daje właśnie takie mocne nawilżenie i przy okazji taki glow, jaki moja przyjaciółka naprawdę lubi, więc idealnie akurat ten produkt dla niej wybrałam, ale ja bardzo lubię znowu używać go w podróży. I już 3 razy na początku w ramach testów zabierałam ją ze sobą w podróż, kiedy nie nosiłam makijażu, nakładałam ją szczególnie na czoło i pod oczy, to są takie okolice, które u mnie się najszybciej wysuszają, i działała genialnie. Powiem Wam, że faktycznie ten efekt takiego lekkiego ujędrnienia zawdzięczamy m.in. kofeinie, która jest w składzie zawarta, ale oprócz tego mnóstwo innych pięknych rzeczy, ekstrakt i naprawdę jeśli chodzi o maskę, to ten skład jest świetny. Często producenci traktują składy masek troszkę po macoszemu, i one, choć powinny być tak naprawdę często, może nawet przynajmniej tak samo dobre jak składy kremu czy serum, ponieważ maska nie jest tak naprawdę takim produktem, bez którego nie możemy się obyć, to zdarza się, że składy są trochę gorsze. Natomiast tutaj nic takiego znowu nie ma miejsca i powiem Wam, dziewczyny, że po zmyciu tej maski skóra wygląda naprawdę fenomenalnie. Raz, że jest pięknie nawilżona, wygładzona, rozświetlona. Wygląda trochę tak jak skóra dziecka w pewnym sensie. Pewnie kojarzycie, dzieci mają taką bardzo przyjemnie nawilżoną i taką pełną promiennego, takiego naturalnego, promiennego blasku skórę. I to jest właśnie troszkę podobny efekt. Jest naprawdę bardzo, bardzo mocnym nawilżaczem, za co ją lubię. I takim trikiem, który stosowałam, jeśli chodzi o tą maskę, to zdarzało mi się też łączyć ją z glinkami, które bardzo, bardzo lubię. Dodawać ją do moich masek z glinki, dzięki czemu one nie zasychały, nie zastygały na mojej skórze, nie musiałam się o to obawiać, a z dodatkiem tego produktu działały jeszcze o wiele, wiele lepiej, więc to jest też taki fajny patent, który Wam polecam. Ja tak stricte nie zmywam jej wodą. Jeśli zostawiam ją na noc, to faktycznie rano przecieram skórę jakimś wilgotnym wacikiem, używam albo hydrolatu, albo srebra, albo toniku. Tutaj są to zupełnie różne rzeczy. Natomiast jeśli ją stosuję przed wyjściem, to tak naprawdę ściągam tylko nadmiar. To też nie jest tak, że tego nadmiaru jest jakoś super dużo, ponieważ naprawdę nie nakładam grubej warstwy, ale ściągam albo wacikiem, albo ściereczką to, czego nie potrzebuję, albo po prostu opuszkami wykonuję taki delikatny masaż, a resztę wmasowuję po prostu w dłonie. I to jest faktycznie taka maska, która po ściągnięciu tego nadmiaru i takim wyschnięciu daje taki efekt napięcia skóry. Więc jeśli na tym Wam zależy, to jest naprawdę fajny efekt i to ją faktycznie odróżnia od, nie wiem, chociażby kremu. Faktycznie to napięcie jest takie bardziej wyczuwalne, więc jeśli akurat na tym Wam zależy, to myślę, że będziecie bardzo, bardzo zadowolone. Ja jestem niesamowicie ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z kosmetykami marki Senel. One zdobywają w internecie naprawdę bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii, czemu się w ogóle nie dziwię. Składy są piękne i myślę, że warto się z tymi kosmetykami zapoznać, na pewno nie będziecie rozczarowane. Jeśli macie ochotę przetestować jeden wybrany kosmetyk marki, to odwiedźcie ich stronę, zapoznajcie się z całą ofertą, wybierzcie jeden kosmetyk dla siebie i wróćcie do mnie, napiszcie mi w komentarzu, który kosmetyk wybrałyście i dlaczego chcecie go przetestować, dlaczego pomoże Waszej skórze. Na Wasze odpowiedzi będę czekała przez 2 dni, a 3 komentarza ogłoszę tutaj w komentarzu wyniki i kosmetyki pojadą do 3 wybranych dziewczyn. Wszystko będziecie miały jeszcze w opisie, wszystkie linki do produktów, które dzisiaj pokazywałam, też tam znajdziecie.
znajdziecie. Jeśli oczywiście chcecie napisać mi komentarz o czymkolwiek innym lub chcecie polecić mi może jeszcze któryś z kosmetyków do wypróbowania, może akurat jeszcze go nie znam, to też napiszcie. Ja dziękuję Wam ślicznie za Wasz czas i mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmach. Buziaki!